Siemanko. Dzisiaj pierwszy raz testuję moją kamerkę, którą dostałem od rodziców. Także jak będą jakieś niedociągnięcia, to się nie przejmujcie. No to po prostu pierwszy raz. Właśnie idę na Grand Bazar. Powiem wam tak, dopiero dzisiaj czuję, że jestem w mieście, w którym żyje 15 milionów ludzi. No dzisiaj ludzie są tutaj wszędzie. Wszystko jest otwarte. I naprawdę zupełnie inaczej niż wczoraj albo przedwczoraj. Chociaż wczoraj wieczorem, jak już byłem tam na deptaku, i tak było spoko. Ale u mnie na dzielnicy było pusto, a dzisiaj zupełnie inne miejsce. Dobra, zaraz wam trochę więcej opowiem o tym miejscu, które zaraz odwiedzę. Tutaj jest wejście do tego. Musicie wiedzieć, że ten bazar ma ponad 4000 sklepików, 61 ulic. No obejmuje to wszystko, tak? 61 ulic. W środku nawet jest meczet. Szacują, że blisko dziennie odwiedza go od 250 do 400 tysięcy ludzi. Dlatego dzisiaj wam go pokażę. I oczywiście z chęcią potarguję się z Turkami, bo to jest bardzo popularne. Fajki. Wiecie co, w sumie najpierw to poszukam czegoś do jedzenia. Tylko nawet nie wiem, czy tu jest jedzenie, no ale wydaje mi się, że będzie pewnie. Jak każdy wie, Turcja słynie z podróbek, także można tu wszystkie firmy zobaczyć. Dywany. Też ciszę. O, lampę Aladyna. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. No, cisną mi coś po turecku i tak nie rozumiem. Właśnie mam jeszcze do was sprawę. Jak macie jakieś ciekawe miejsca w Turcji, które mi możecie bardzo polecić. Oczywiście już bardzo dużo ludzi mi pisało różne fajne miasta i miejscówki w ogóle. Ale jeśli jeszcze coś macie, to piszcie w komentarzach. W ogóle ten odcinek wrzucę dopiero we wtorek. Dzisiaj jest poniedziałek, są moje imieniny. Mam się spotkać później z takim Polakiem, który tutaj mieszka i pracuje. Także pewnie będziemy imprezować. Przyszedłem na herbatkę. Taki turecki kawiarni. Nie wiem, czy kawiarni, czy herbaciarni trzeba powiedzieć. Chyba kawiarni. Powiem wam, że naprawdę świetny klimat tutaj. Właśnie tak w ogóle w tym odcinku chcę oczywiście podziękować firmom, które mnie wspierają. Grand Game, Cibiga Fight Gear, SFD, Patronite. A może paru was zachęcić do wspierania mnie na Patronite. Jak wiecie, pieniądze te są wykorzystywane na podróże, na zwiedzanie, na to, żebym mógł wam pokazywać wszystko, jak gdzie wygląda na świecie. Także są dobrze wydawane, także jeśli ktoś z was jest chętny wspierać mój kanał Podróże Wojownika, to zapraszam, po prostu w opisie na dole znajdziecie link do mojego Patronite. Dobra, ja dopijam herbatkę i lecę dalej. Jest taka mocna, że sobie nawet nie wyobrażacie. Już mnie by sterowała jak po mocnej kawie. Ale bardzo mi to smakuje. Dobra, teraz wyjdę jeszcze na część tego bazaru, która jest na zewnątrz. Tak szczerze, nigdy tutaj nie mogę znaleźć nic do jedzenia. Nie wiem, czy tu jest. Ale mniejsza z tym. Naprawdę fajnie się tu chodzi, bo się dużo dzieje. Dobra,
Sprawa doparła osób z Was, którzy piszą komentarze, że przyjechałem do takiego i takiego kraju, że muzułmanie są tacy i tacy i tak dalej. Wiecie co, wydaje mi się tak szczerze, że piszą to ludzie, którzy albo nie byli nigdy za granicą, albo nie wiem jaki mają problem, za dużo telewizji oglądają. Mam naprawdę wielu znajomych, kolegów z całego świata, muzułmanów, chrześcijan, buddystów, hindusów i naprawdę każdy jest normalny. Każdy wierzy w to, co mu się podoba i moim zdaniem nikt nie powinien gadać jakichś rzeczy na ludzi, których nie zna, bo ludzie żyją za bardzo stereotypami, a nie tym, co powinni mieć sami w głowie. Dlatego prosiłbym, żeby na moim kanale nie było takich komentarzy jakichś rasistowskich, bo ja nie byłem i nigdy nie będę rasistą tak samo. No, także sobie odpuszczę niektórzy. Znalazłem coś takiego. What's this? It's a liver. Liver, yeah? Yes, I'm not. Okay, I try. Why? I want one, yeah. Z taką miejscówką. Where are you from? Germany? Poland. Poland? Poland, yes. This is Italian. Italian, oh. Yeah. It's spicy or not spicy? Normal. Oh, okay. Wygląda super. This is Grand Bazaar, I'm in the room. Your room? I'm in the room, okay. Come on. Ale to jest pyszne. No. To jest dokładnie owczej wątróbki, tak mi pan tłumaczył, że liver, no to wątroba. Dodatkowo z cebulą, z jakimiś przyprawami, wszystko w takim naleśniku, jak widzieliście wcześniej. No jest przepyszne. Wszystko co na razie tutaj zjadłem, wszystko mi smakowało. Nie wiem czy dlatego, że taka dobra jest ta kuchnia, czy po prostu dlatego, że tak długo byłem w Tajlandii i byłem cały czas przyzwyczajony do tajskiego, co oczywiście uważam za najlepszą kuchnię na świecie, tajskie jedzenie. No ale naprawdę coś nowego mi tak smakuje. Idę właśnie poszukać sklepu ze słodyczami tureckimi. Thank you, maybe later. Thank you. Hello. Thank you. Oh, thank you. It's already. Podobno pretzle też są bardzo popularne w Turcji. Dobra, nie mogę znaleźć tego sklepu ze słodyczami. Wcześniej go widziałem, ominąłem i teraz nie mogę znaleźć. To naprawdę tak ogromny jest ten bazar, że uwierzcie mi, jak sobie wyobrażacie na przykład coś dużego, to jest jeszcze większe. Patrzcie to, no. Z każdej strony pełno ludzi. Miasto ożyło, naprawdę. No i trafiłem. Zaraz sobie coś popróbuję. No. Tutaj
tutaj przyprawy jeszcze. Fajnie to wygląda, wszystko takie kolorowe. Yeah, I won. Dostaję na próbę spróbowanie. I put this, this and this for you. First time I put green color. Hmm. Very good. Very good. Where from? Poland. Poland. Dziękuję. Dobry dzień. Bardzo dobre. Lewandowski. The best. Okej, okay, I take it. Wina kłada chłopak po trochę. Spróbuję paru rzeczy. A to jeszcze możecie zobaczyć. Kapitalnie to wszystko wygląda. Powiem wam szczerze, że chciałem właśnie to zobaczyć. Te wszystkie kolory tych przypraw, tych słodyczy. To sobie kupiłem. No, słodycze kupione. Idę dalej. Tutaj chyba już dokładnie wszedłem na... Thank you. Wszedłem chyba. Thank you. Chyba wszedłem już na ten drugi targ. O, oh, thank you already. Każdy chce coś sprzedać. Podchodzi właśnie do mnie jakiś chłop. Mówi, brother, chodź, chodź, mam najlepszą Viagrę tutaj na targu. Ja mówię, panie. That was my turn. Let me show you something. Thank you very much. I don't need nothing. Thank you. No, kolejny. Ja nie potrzebuję Viagry. Dobra. Fajnie tu. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jak nie mogłem wcześniej znaleźć, tak teraz normalnie wszędzie są te stoiska. Hello, my friend. Thank you. I'm sorry. Yes. Oliwki. Chcę dawać coś dobrego, bo kolejka jest. Dobra, ciekawe co to. Mm-hmm.
Też słodycze. Chodzę i to się nie kończy, naprawdę. Chyba nie, powiem wam, że chyba nie ma jakiejś rzeczy na świecie, której się nie da tutaj kupić. Bo wszędzie, gdzie się nie pójdzie, to jest coś nowego. I wszędzie masa ludzi. Powiem wam tak, że już mnie zmęczył ten targ i on się nie kończy. Dlatego muszę znaleźć tylko drogę, jak wrócić i się stąd zmywam. Ale naprawdę się cieszę, że tu przyszedłem, bo super miejsce. Na pewno warto odwiedzić, jak się jest w okolicach Istanbulu, w samym Istanbule. Polen! Rumania, czy ja wyglądam na Rumuna? Nie, bez przesady. Jeszcze do osób, które ostatnio szukają, że się strasznie coś przysrać u mnie w komentarzach, nie mogą już chyba nic znaleźć. No i się czepiają do tego, jak czasem się z czymś pomylę, albo coś powiem źle, albo mnie zatnie. Powiem tak, jak wam nie pasuje, przecież nikt wam nie każe oglądać. To jest kanał dla ludzi, którzy lubią to oglądać, którym się to podoba. A nie dla takich, którzy przychodzą tutaj się pożalić, wyżalić i w ogóle. Jedna sprawa, ponad 10 lat nie mieszkam już w Polsce. Może... Może mi się czasem coś pomylić. Druga sprawa, ja nie jestem wszystko wiedzący. Naprawdę staram się przekazać wam tyle, ile tylko mogę. Thank you. A no, jak coś to się National Geographic puście, będziecie lepiej wiedzieli wszystko. No takie przemyślenia. Dobra, idę do domu, bo muszę sprawdzić, jak to się w ogóle na tym nagrywa wszystko, bo jeszcze tego nie testowałem, ale myślę, że będzie dobrze. W ogóle zmęczył mnie ten tak trochę. Serio. Co będę później robił? Nie wiem. Się okaże. Czekam jechał. Właśnie przyjechałem się zobaczyć i napić z Polakiem, który tutaj mieszka w Istanbule, z Aleksem. A no, właśnie idzie. A że aktualnie mam urodziny, jakie urodziny? Imieniny? No to jest okazja. W sumie bez okazji też na pewno tak było. Wiadomo, jak się dwóch Polaków spotka. Nie można łamać stereotypów. No i tak później jest. Później jeszcze jedziemy na jakiś hotel, znaczy mamy zamiar jechać na dach hotelu, że jest super widok i jedzenie, ale to się okaże, jak to wyjdzie. No, przywitaj się. Właśnie przyszliśmy coś zjeść. Miejscówka. Świetna. Kąpać się nie będę, ale całkiem przyjemnie. Turecki styl, rozgrzewane już są węgielki. Dobrze idzie. Łycha. Fajka. To jest ten Makłowicz to jest, tak? Jasne. Tutaj przyjechali chłopaki z Turcji.
dowieźli trochę. How to say hello w drugiej? Merhaba. Mahara. Merhaba. Zaczynamy właśnie tureckie specjały. Będzie ciekawy. Polsko-turecka impreza. To jest Turcja właśnie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ciężko to dostać. Mahmoud. And other guys. We are doing everything for you. Dobra, druga w nocy. Kończymy imprezę z chłopakami. Było naprawdę fajnie. Super sympatyczni goście. Dalej powtarzam, że Turcja jest naprawdę fajna. I fajni ludzie tu mieszkają. You can say hello in Turkish? Merhaba. Merhaba. Dobra. You lost in Istanbul. Istanbul is good. I really like it. Dobra. Dzięki wielkie. Zostawcie komentarz. Pozdrawiam. Na razie.